Problem z pozbywaniem się nadmiaru leży właśnie w zakupach. W takich zakupach kompulsywnych, czy to tak jak było tu nazwane, wręcz zakupach, od których jesteśmy jako ludzie uzależnieni, to już musisz sama ocenić, czy jest to taki stan, w którym możesz samodzielnie zmienić nawyki, czy mimo na przykład wielu prób poradzenia sobie z tym problemem, coś jest nie tak. I wtedy czasami nawet warto udać się do jakiegoś specjalisty. Ale załóżmy, że próbujesz, bo warto najpierw spróbować samej poradzić sobie z tym. Warto zdać sobie sprawę z tego, że dla osób, dla których kupowanie jest jakąś formą relaksu, jakąś formą odreagowania stresu, dzisiejsze czasy nie pomagają. Kiedyś trzeba było wyjść z domu, pokonać jakiś dystans pomiędzy naszym domem a sklepem i dopiero wtedy zacząć kupowanie. Teraz wystarczy, że weźmiesz telefon i nawet nie musisz go brać z taką intencją, że a to teraz poszukam czegoś, co sobie kupię. Nie. Niestety model ekonomiczny chociażby social mediów oparty jest na tym, że jest tam mnóstwo reklam i nie tylko takich zwykłych reklam, ale bardzo dużo influencerów bazuje na tym, że poleca różne rzeczy, zarabia na tym. Jeżeli masz problem z tym, że kupowanie nowych rzeczy jest u ciebie jakby takim zachowaniem, który daje ci wyrzut dopaminy, no to wtedy będzie tym bardziej to trudne do tego, żeby pokonać tą słabość i sobie poradzić. Stąd tym bardziej właśnie ty powinnaś uważać na swoje cyfrowe zachowania, dbać o swoją cyfrową higienę. I tu problem jest z dopaminą, ale dlaczego ja mówię o tej dopaminie? Czy wiesz o tym, że tak naprawdę ta dopamina i ten moment takiej ulgi, on przychodzi i jest największy w momencie zakupu, a nie już dostania danej rzeczy? To zazwyczaj jest tak, że jak już masz tą rzecz, to ta radość i jakby ten rodzaj jakiejś takiej satysfakcji nie jest taki duży, jak podczas samego aktu zakupu. Warto o tym po prostu sobie pomyśleć, jak już jesteś w tym momencie, że masz tą daną rzecz w koszyku, już chcesz ją zapłacić, czujesz po prostu tą dopaminę, czujesz tą przyjemność w mózgu. Zatrzymaj się wtedy i pomyśl sobie, że ta radość najprawdopodobniej na 90% nie będzie tak duża, jak otrzymasz już tą rzecz. Wręcz przeciwnie, będzie to trochę jak ze zjedzeniem takiego jakiegoś Snickersa na przykład i pójdzie cukier do góry, będzie fajnie, a potem będzie bardzo szybki spadek i znowu powrót do dawnego nastroju. No dobrze, no ale co w takim razie zrobić, kiedy masz jakiś stres, z którym ciężko jest ci się poradzić? Stres to jest naturalna rzecz w naszym życiu, ona jest nie do uniknięcia. Każda z nas spotyka się z nim i będzie się spotykać do końca swojego życia, niestety. Nic na to nie poradzimy, możemy jedynie walczyć o to, jak my na ten stres reagujemy. I wiem o tym, że dużo jest mam tutaj małych dzieci i bycie właśnie matką i to w momencie, kiedy te dzieci są takie małe, bywa bardzo, bardzo stresujące i może być to wręcz taki stres przewlekły. Tym bardziej musisz po prostu znaleźć swój sposób na ten stres, który nie angażuje takich czynności jak właśnie zakupy online, scrollowanie telefonu, na przykład nadmierne jedzenie czegoś. Bardzo, bardzo dobrą metodą na stres jest ruch. I chociaż ja powiem wam szczerze, nie jestem osobą sportową, nigdy za sportem nie przepadałam, to no nie da się ukryć, że w momencie, kiedy człowiek jest zestresowany, a pójdzie na bardzo szybki spacer, i to może być nawet 10 minut, to może być gdzieś koło domu, cokolwiek takiego, tylko żeby wyjść z tego domu, żeby szybciej się poruszać, to już może zmienić swoje nastawienie, wierz mi. Zdaję sobie sprawę z tego, że czasami będzie tak, że już żywcem nie będziesz miała jak wyjść z domu, więc może wtedy nawet warto podruchtać po prostu sobie w pokoju albo na przykład coś posprzątać. Zrobić coś innego, coś co angażuje twoje mięśnie, a nie jest takim biernym siedzeniem na przykład na telefonie.